Serdecznie na kolejnym święcie miasta, na kolejnym święcie naszego ogrodu. Dzisiaj uroczystość jest tym większa, że doczekaliśmy się wielkiego jubileuszu 700 lat nadania naszej sławie praw miejskich. Sława jest znana od wielu lat z tego, że gości albo i przyjeżdża do Sławy bardzo wiele osób, które są bardzo zawsze ciepło witane przez naszych mieszkańców. Szanowni Państwo, na przestrzeni lat nasze miasto rozwijało się w sposób dynamiczny. Przez okres lat 60., 70., 80., kiedy istniały w Sławie przede wszystkim stanowiska pracy społecznie uspołecznionej, gospodarce rolnej, tam znajdowali pracę nasi mieszkańcy. Te gospodarstwa nadawały ton naszej sławie, naszej gminie. Działo się to pod dyrekcją, pod batutą, można powiedzieć, pana Jerzego Ratajczaka. Po tym okresie zostało bardzo dużo. Duży majątek mieszkaniowy, majątek w postaci nieruchomości przemysłowej. Okres ten także jest bogaty w doświadczenia i majątek w działalności naszej spółdzielni Samopomoc Chłopska, która też działała w tym okresie, która była znana w całej Polsce i która rozwijała się w sposób dynamiczny. Doszliśmy do okresu 90. lat, kiedy nastąpił naprawdę bardzo tragiczny okres dla Sławy, dla naszego środowiska, kiedy padła gospodarka uspołeczniona, rolna, kiedy bardzo duże bezrobocie się pojawiło. Pojawił się w tym czasie nowy budowniczy tej naszej gminy, pan Klaudiusz Balcerzak, pod którego dyrygenturą powstało wielkie zagłębie przetwórstwa mięsnego, które to zagłębie do dzisiaj jest bardzo słynne, bardzo prężnie rozwijające się i działające, ale które stworzyło tyle miejsc pracy, że nasze bezrobocie spadło do bezrobocia europejskiego. Lata 2000 już ostre działanie samorządu spowodowało to, że mamy Sławę dzisiejszą, mamy Sławę barwną, kolorową i przy pomocy przedsiębiorców, tak jak powiedziałem, małych, dużych, średnich, wszystkich mieszkańców, mamy to, co mamy. Mamy pięknie działające jezioro Sławskie, które biologicznie wspaniale się zaczęło bronić przed różnymi skutkami cywilizacji. Mamy osiągnięcia w infrastrukturze i drogowej, infrastrukturze gospodarczej, ale przede wszystkim ta infrastruktura, która pomaga podnosić standard cywilizacyjny życia naszych mieszkańców i przyjezdnych osób. Sława wyrosła na wielki kolos w działalności turystycznej, przemysłowej, w przetwórstwie, w rolnictwie i mam też świadomość, że tego nie należy zaprzepaścić. Należy iść duchem czasu i przede wszystkim walczyć, żeby to jutro było jeszcze lepsze. Wraz z oblicza